Nauka przez zabawę. Tak w skrócie można opisać wakacyjne zajęcia przygotowane przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. My w muzeum proponujemy poznawanie budowli zabrzańskich, w ogóle historii Zabrza. W związku z tym, że w tym roku obchodzimy 95. rocznicę urodzin naszego miasta. Mamy też w ofercie dla grup starszych możliwość zwiedzania cmentarza żydowskiego, przy czym trzeba to telefonicznie uzgodnić z panem Knatyszynem. Tym razem w twórczych zajęciach wzięli udział uczestnicy półkolonii zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1. Tutaj na prezentacji dużo się dowiadujemy właśnie o Starym Zabrzu. Czemu właśnie dowiedzieliście się podczas tych wakacyjnych zajęć w muzeum? O starych budynkach, których najprawdopodobniej inni nie wiedzą, które mają ponad 100 lat. Jakie to są na przykład budynki? Kościół świętej Anny, kościół świętego Józefa, jeszcze na przykład huta, dobrze, wieża ciśnień. Wakacje to jest dobry czas, żeby na przykład poznać historię swojego miasta? Tak, mi się wydaje, że bardzo dobry czas, ponieważ mamy dużo tego czasu wolnego jednak i szkoła nas nie ogranicza. Spędzamy wakacje właśnie na półkoloniach w szkole podstawowej nr 1 w Zabrzu i są naprawdę bardzo ciekawe. Co Was najbardziej interesuje albo co Wam sprawia najwięcej przyjemności? Wycieczki różne, teraz właśnie do tej Cafe Silesii, w piątek właśnie idziemy na stadion, różnie, nawet w szkole się bawimy, super jest. Idziemy też do ogrodu botanicznego, tam są naprawdę fajne, zorganizowane zabawy przez naszych organizatorów. A jak się Wam podoba dzisiaj w muzeum? Jest bardzo fajnie, robimy teraz takie rzeczy różne, plastyczne. Na półkolonie zorganizowane przez szkołę uczęszcza kilkadziesiąt dzieci, dlatego organizatorzy starają się jak najbardziej urozmaicać czas spędzany w mieście. Na nudę w naszej szkole nie ma czasu. Zwiedzamy ogród botaniczny, byliśmy w zajezdni tramwajowej, zwiedzaliśmy tam stare tramwaje, byliśmy w teatrze nowym. Wakacje to jest dobry czas na przykład na to, by poznać swoje miasto? Oczywiście, poznać miasto, a również poznać dzieci z tej drugiej strony. Nie od strony ławki siedzących jako uczniów, ale w ten drugi sposób. I naprawdę te dzieci mają tyle wiedzy, są takie bogate, że nawet w wieku tylu lat się jeszcze od nich też uczy, bo naprawdę dzieci mają szalone pomysły, no są cudowne po prostu. Dzieci i młodzież z roku na rok coraz chętniej korzysta z wakacyjnych propozycji miejskich instytucji. Dlatego w tym roku Muzeum Miejskie przygotowało jeszcze bogatszą ofertę. Właśnie z tą myślą o dzieciach, które nie wyjeżdżają na wakacje, przygotowaliśmy w tym roku szerszą ofertę wakacyjną, bo dochodzi do tego jeszcze zwiedzanie Stadionu Górnika Zabrze. Cieszy się to w tym roku wyjątkową popularnością. Zajęcia wakacyjne w Muzeum Miejskim odbywać się będą do końca sierpnia.